O, minus 12. Kochani, witam was w nowym roku. Kawka się robi, a właściwie już się zrobiła. Wyglądamy do kawki. Ale to nic. Najlepsze jest, że pogoda to nas raczej nie rozpieszcza. Minus 15 stopni. No kochani, dzisiaj sobie wchodzę na tablet. O, minus 12. A już miałam nadzieję, że dzisiaj jest cieplej i pójdziemy sobie na spacer. No i tak, no niby dzisiaj jest 11, minus 13. Przed chwilą była inna pogoda, no dobra. Więc ja mam wtorek, środa. W środę ma być cieplej, ciekawe czy tak będzie. A kotki już poszły spać. Czyli innymi słowy, potrzebuję tacki zimowej teraz. Nalewamy sobie kawkę. Masełko już w środku czeka. I zaraz będą dodatki. Ale to już w salonie. I idzie kawka, idzie po mieszkalnej dolinie. Zobaczyła Larego i go nie ominie. Gdzie jesteś, Larry? Zobaczyła Larego i go nie ominie. Kochani, zaraz przyjeżdża pralka. Dlatego wyjęłam czekoladki, haha. Bierzemy czekoladki. Ta-da! I są pieniążki na pralkę. Świąteczne tkaniny. Oglądam tkaniny bożonarodzeniowe. A mi się podoba. Zastanawiam się, jaka by była dobra na firanki, na kotary właściwie. Świąteczne zamiast tych, które mam w salonie. Problem polega na tym, że ta tkanina nie może być zbyt krzykliwa, bo nie chciałabym, żeby zagłuszyła moją piękną choinkę. Chciałabym za to, żeby ją podkreśliła, dlatego pomyślałam, że może po prostu czerwono-zielony materiał byłby tutaj odpowiedni, albo dwa kawałki, kawałek czerwonego, kawałek zielonego. I poduszki też mogę wtedy zrobić czerwone i zielone i wtedy będzie to nawiązywało do choinki, podkreślając ją. A ten na przykład materiał jest bardzo świąteczny, natomiast trochę zakrzykliwy według mnie. Tu są po lewej stronie na przykład takie materiały, czerwony i zielony, można je połączyć. Albo ten na środku, czerwony z zielonymi elementami, który by był połączeniem z moją skrzyneczką. Fajny zestaw. Ale jeszcze muszę zobaczyć w Leroy. Może w Leroy znajdę jakiś materiał, bo tutaj na internecie to muszę zapłacić za dostawę. A może taki? Tutaj są fajne takie nowoczesne materiały. Zielony z reniferami i obok jest czerwony w serduszka. No tylko, że tu nie ma połączone zielone z czerwonym, tylko są dwa oddzielne materiały, których się nie za bardzo da połączyć. Ale ten zielony nie jest zły. O, tutaj mamy na przykład taki materiał zielony gładki i czerwony gładki. To można połączyć, zrobić fajną kotarkę. Ten jest śliczny, ale nie nadaje się do salonu. Musiałby iść może do kuchni. Ale szary za szary. Teraz mam szare zasłonki. Byłyby szare z motywem świątecznym. Ale za mało wiążą się niestety z moją skrzyneczką i z innymi ozdobami.
Ale za to poduszki ozdobne byłyby świetne, albo obrus na przykład z tego. No myślę, że w kuchni by to super wyglądało. Ta tkanina. No. I co, mamy iść tam do obsługi klienta? Czy? Już mamy być. Dobra. Dobra. Nasze zakupy. Jedne, drugie. Dostaliśmy zniżkę za to, że byliśmy 150, za to, że byliśmy w długiej kolejce. A teraz sobie jemy Olimpię. No i co, jemy sobie zawracanie, ale wziąłem jeszcze dodatkowo żołądki i kontrówkę. Zdrowo się trzeba odżywiać. Lasagne. Żołądki, wątróbka, hummus. Kochani, wróciliśmy już z sukcesji i robimy mały food haul. Śmietana 18. Soczek pomarańczowy, mały kefirek Robiko, bardzo dobry, bananki na promocji, kilogram z 2,50, a Jezu, masło 4,50, śmietanka łaciata 5,50 mniej więcej, pomarańczka, nie wiem ile. To jest, kochani, tajemnicza torba, a w tajemniczej torbie jest rajstop. Rzutkieweczki styczni. No i tak, malutkie zakupy. Cieszę się, że pancia przyszła. Cia. Cieszę się, że pancia przyszła. To jest, kochani, cia. Kto jest kochaniem? Trzeba wyduźdać. Trzeba wyduźdać. Jak się z wyzacka samego zostawiło, tak, kochani? Jak się ma zostawiłać wyzaczkę, tak? A to jest za ciocienia? Ale nie? Ktoś mógłby nawet pomyśleć, że zamieniłam się w wegetarianina. Albo w weganina. Same owoce i warzywa. Ale nie, weganie nie piją na biało. To jest, kochani, śmietanka 18 Climeco. Polecam, zobaczcie, czytacie w ogóle etykietki, skład tego, co kupujecie. Bo tutaj jest jako składniki śmietanka i kultury bakterii mlekowych. Bardzo dobra i smaczna śmietanka do białego serka, do pierogów, do makaronów, do buzi i tak dalej. Po długich obradach jury osiągnęło porozumienie i może ogłosić werdykt. Ale najpierw jeszcze jedna formalność. Dobry wieczór. Miasto zimą śpi, zakopane w śnieżku.